Cześć! Wszyscy gotowi na kolejną szkółkę? No to startujemy! Zapraszamy Was do wspólnego śpiewu. Na pewno wszyscy znacie tą piosenkę. Kto stworzył migoczące gwiazdki? Migoczące gwiazdki, migoczące gwiazdki. Kto stworzył migoczące gwiazdki? Nasz Ojciec Bóg. Kto stworzył parujące morza, parujące morza, parujące morza? Kto stworzył parujące morza? Nasz Ojciec Bóg. Kto stworzył pływające ptaszki, pływające ptaszki, pływające ptaszki? Kto stworzył pływające ptaszki? Nasz Ojciec Bóg. Kto stworzył cały ten świat, cały ten świat, cały ten świat? Kto stworzył cały ten świat? Nasz Ojciec Bóg. Kto stworzył ciebie i mnie, ciebie i mnie, ciebie i mnie? Kto stworzył ciebie i mnie? Nasz Ojciec Bóg. Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, stworzył przepiękny ogród, a w tym ogrodzie rzeka, która na początku była jedną rzeką, a potem rozdzielała się na cztery inne rzeki. Stworzył przepiękne rośliny i różnorodne zwierzęta. A na końcu w tym ogrodzie postawił człowieka. Człowiek znaczy Adam. Dlatego my często mówimy o tym, że pierwszy człowiek miał na imię Adam. Człowiek dostał za zadanie, aby troszczyć się o ogród, aby dbać o niego. Miał też wszystkim zwierzętom w całym ogrodzie nadać imiona. Ale człowiekowi było smutno samemu. Brakowało mu towarzystwa, z którym mógłby porozmawiać, z którym mógłby dzielić radości i smutki. Pan Bóg postanowił spełnić jego marzenie, żeby już nie musiał być sam. Kiedy człowiek zasnął, Pan Bóg z jego ciała wyjął żebro i z tego żebra uczynił mu kobietę. A ponieważ była z żebra męża, człowiek, kiedy się obudził, nazwał ją mężatką. Pamiętacie, jak miała na imię pierwsza kobieta? Dokładnie, Ewa. Na pewno większość z Was wiedziała. Adam i Ewa wspólnie zamieszkali w ogrodzie Eden. W tym ogrodzie mieli troszczyć się o wszystkie stworzenia i o wszystkie rośliny. Ale wiecie, Pan Bóg w tym ogrodzie stworzył jedno drzewo, które było inne niż wszystkie drzewa. Na tym drzewie rosły piękne, dorodne owoce. Wiecie, często mówi się, że to były jabłka, ale sprawdźcie dobrze w Biblii. Nie ma tam ani słowa o tym, że to były jabłka. Wiemy, że były to po prostu dorodne i piękne owoce. Te owoce wyglądały tak smakowicie, że Adam i Ewa pewnie wielokrotnie mieli ochotę, żeby ich skosztować, ale Pan Bóg powiedział im wtedy: ze wszystkiego, co jest w całym ogrodzie, wolno wam korzystać, ale z drzewa, które jest drzewem poznania dobra i zła, nie wolno wam korzystać. Jak myślicie, Adam i Ewa posłuchali Pana Boga? Na początku pewnie udawało im się powstrzymać przed tymi smakowitymi owocami, ale któregoś dnia na drzewie pojawił się wąż, który wił się między gałęziami i między liściami, a kiedy Ewa zobaczyła tego węża,
wąż szybko do niej przemówił i powiedział: zobacz, takie piękne owoce. Spójrz po całym ogrodzie, rozejrzyj się, no, rozejrzyj się. Ewa rozejrzała się. Widzisz? Nie ma tutaj drugiego takiego drzewa, w którym byłyby takie piękne, dorodne owoce. I Ewa dała się skusić. Co więcej, kiedy Adam usłyszał, że coś tam się dzieje koło tego drzewa, przybiegł, żeby zobaczyć, a Ewa skusiła też jego. Wiecie, co się stało, kiedy skosztowali owoc z zakazanego drzewa? Sprzeciwili się Panu Bogu. Kiedy my sprzeciwiamy się Panu Bogu, popełniamy grzech. Adam i Ewa również popełnili grzech. Od tego czasu wszyscy ludzie na całym świecie popełniają grzechy. Kochani, całe szczęście, że ta historia ma swój dalszy ciąg, mimo to, że nie jest zapisana w tej samej księdze, bo wydarzyła się wiele, wiele tysięcy lat później. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg stworzył idealny ogród. W tym ogrodzie wszystko było piękne i doskonałe, ale ludzie skuszeni drzewem poznania dobra i zła, skuszeni przez węża, popełnili grzech. Grzech to jest rysa, która powstała na tej czystej kartce, w tym idealnym ogrodzie, w tym idealnym świecie, i tej rysy nie da się już zlikwidować. Nawet kiedy ja próbuję rozprostować tą kartkę, zobaczcie, to zgięcie już zostaje. Tak samo jest z grzechem, który przyszedł na świat. Razem z Adamem i z Ewą na świat przyszło zło. Jednak Pan Bóg bardzo kocha człowieka i nie chciał, żeby człowiek umierał z powodu zła, które czyni, z powodu złych rzeczy, które robi. Dlatego Pan Bóg postanowił dać ratunek. Ludzie wiedzieli, że Pan Bóg mieszka w niebie. Wyobrażali sobie, że to jest tam na górze. Więc zanim Pan Bóg zesłał ratunek na świat, ludzie próbowali na własne sposoby szukać ratunku i dostać się do Pana Boga. I wiecie, możemy sobie wyobrazić, że na przykład w poszukiwaniu Pana Boga wybrali się samolotem. Ale wiecie co? Pewnie niektórzy z was latali samolotem. Widzieliście tam Pana Boga? Ja leciałam samolotem właśnie kilka dni temu i też tam Pana Boga nie spotkałam. Więc ludzie pomyśleli: Pan Bóg jest na pewno wyżej. Musimy wymyśleć coś lepszego. No i zaczęli myśleć, co by tutaj zrobić, żeby dostać się do tego nieba, w którym jest Pan Bóg. I postanowili, że wymyślą coś, co lata wyżej niż samolot. Co to jest? Rakieta. No, w kosmosie nie byłam, ale wierzę, był tam taki człowiek, który nazywał się Gagarin, i kiedy wrócił z kosmosu na Ziemię, powiedział: byłem w kosmosie, ale nie widziałem tam Pana Boga. Wiecie co? Wcale mnie to nie dziwi, dlatego że ani samolotem, ani nawet rakietą nie możemy się dostać do Pana Boga. Bo kimś, kto może zwalczyć grzech, który Adam i Ewa popełnili w raju, jest tylko jeden. Ten, którego Pan Bóg przysłał na ziemię jako ratunek dla nas. Ten, który umarł za nas na krzyżu, żebyśmy my mogli żyć wiecznie, żebyśmy my nie musieli umierać za grzechy nasze. To jest Jezus Chrystus. Pan Jezus, który umarł za nasze grzechy na krzyżu. On daje nam zbawienie. I On jako pomost między ziemią a niebem może być dla nas jedynym ratunkiem, żebyśmy kiedyś mogli być z powrotem w raju.
abyśmy kiedyś mogli być z Panem Bogiem w niebie. Kochani, po dzisiejszej szkółce wszystkie dziewczynki na pewno chętnie pobawią się w projektantki rajskiej mody. Zapraszam Was i zachęcam do tego, żebyście dzisiaj zabrali swoich rodziców na spacer. Pogoda jest jeszcze piękna, słoneczko pięknie świeci. Jest to idealny czas, żeby wybrać się w poszukiwaniu odpowiednich liści. Poszukajcie takie liście, z których potem dla Waszych lalek Barbie zaprojektujecie piękne rajskie suknie. Jeśli macie w domu Kena, nie zapomnijcie też o stroju Adama dla niego. A wszystkie dzieci zachęcam do udziału w pracy plastycznej. Przeczytajcie razem z rodzicami dwa opisy raju Ogrodu Eden w pierwszym i w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. A potem na podstawie tych opisów wykonajcie pracę dowolną techniką, w której przedstawicie własne wyobrażenie Ogrodu Eden, raju opisanego w Biblii. Do następnej niedzieli wyślijcie tę pracę na adres parafii ewangelickiej w pokoju. Najpiękniejsze prace pokażę w mojej następnej szkółce za 2 tygodnie. A może czekają też na Was jakieś niespodzianki? Zobaczymy. Tymczasem życzę Wam dobrej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem. Cześć!